Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii, część pierwsza. Gar chińszczyzny. W ostatnich dniach przed śmiercią Tomek, mimo infekcji, której nabawił się podczas wyjazdu do Bydgoszczy i Krakowa, wiódł równie aktywny tryb życia jak w poprzednich tygodniach. Dwukrotnie wpadł do redakcji Tylko Roka, uczestniczył w nagraniu listy dialogowej do filmu Komando Foki, był na spotkaniu wigilijnym w ITIM Film Studio, spędził wieczór z Kasią Konopą, która przyjechała na gwiazdkę z Londynu do Polski, oraz przyjął Pawła Kota, który załatwił mu wznowienia płyt Gary'ego Newmana. Odbył wiele rozmów telefonicznych, m.in. zadzwonił do Krzysztofa Mazurkiewicza w sprawie telewizyjnej kopii Kobiety Wąż, którą chciał obejrzeć podczas świąt. Prowadził też oczywiście od ojca ożywioną korespondencję mailową dotyczącą zamówień płytowych i filmowych oraz spraw osobistych. Ugotował wreszcie cały gar chińszczyzny, a nie ortodoks. Robił sobie od razu dużo i potem jadł przez cały tydzień. Jak zmarł, jego ojciec powiedział mi, i zostało po nim pół gara chińszczyzny. Wziąłem do domu i sobie jem. Dobre. Wszystko wskazuje na to, że powracał między żywych. Mnie, tak jak wcześniej Jacka Leśniewskiego, przekonywał, że nie myśli o samobójstwie i naprawdę nie mam powodu sądzić, że myślał, maskował się, cokolwiek udawał. O ponownym pogorszeniu jego samopoczucia zaważył jeden telefon. Do Krakowa, do Basi. Tyle, że Basi w Krakowie nie było. Ona sama opowiadała później przyjaciołom, że Tomek zadzwonił do niej i jej nie zastał. W czwartek. Ale z maili Tomka do George'a wynika, że było to w środę. Oto próba odtworzenia zdarzeń z ostatnich kilku dni życia Tomka. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii, część druga. Niedziela, 19 grudnia. W sobotę 18 grudnia, tuż przed północą, Tomek wrócił pociągiem z Krakowa do Warszawy. Podczas wyprawy na koncerty Petera Hamila rozchorował się. Dopadła go grypa. Miał gorączkę, bolała go głowa, bolały mięśnie i stawy. Całą niedzielę 19 grudnia spędził w łóżku, słuchając płyt Petera Hamila. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii, część trzecia. Poniedziałek, 20 grudnia. W poniedziałek 20 grudnia Tomek leżał do wczesnych godzin popołudniowych w łóżku i słuchał Genesis. Musiał jednak wstać, bo wieczorem był umówiony na nagranie listy dialogowej do filmu Komando Foki. Wcześniej wysłał od taty mail do George'a, w którym napisał: próbuję nie myśleć o Basi, ale jak tu nie myśleć o zimie, kiedy człowiek leży zakopany nago w śniegu. Oddałbym wszystko, żeby móc ją przytulić. I dalej. Nawet gdyby Basia miała dość maksa, czy wróci do mnie? Nie ma szans, mój drogi. Mówiłem ci, co mi powiedziała. Zdecydowałam się zachować listy z twoimi dopiskami, bo gdybym kiedyś żałowała, że się rozstaliśmy, rzucę tylko na nie okiem i przestanę żałować. Wiem, że nie żartowała. Co mi zostało? Dopiero po wysłaniu maila pojechał na nagranie przetłumaczonej przez siebie już dawno listy dialogowej do filmu Komando Foki. Maciej Gudowski. Skończyliśmy nagranie, odwiozłem go, ale pamiętam, że nie podrzuciłem go wtedy pod sam dom, tylko wysadziłem na Wałbrzyskiej, czyli bardzo możliwe, że szedł jeszcze do Tajów po jedzenie. Żebym ja wiedział, że po raz ostatni widzę Tomka. Kurczę. I potem jak grom z jasnego nieba, dowiaduje się, że nie żyje. Pytam, co, wypadek jakiś? No nie, nie wypadek. I dopiero wtedy przypomniałem sobie, że podczas naszej ostatniej rozmowy w samochodzie, nie wiem, jak skręciliśmy na temat samobójstwa. No więc ja, facet z takiej rzeczywistości, w jakiej jestem, mówię: Tomek, samobójstwo to przecież głupota. Strzeliłem tak spod dużego palca. A Tomek tak się jakoś spojrzał na mnie dziwnie i powiedział: wiesz, to indywidualna sprawa. Wyczułem w tym momencie, że dobra, nie ruszamy tematu. Dopiero potem mi się wszystko poukładało w całość. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii. Wtorek, 21 grudnia, część czwarta.
We wtorek 21 grudnia Tomek zgodnie z obietnicą zjawił się w redakcji i przyniósł pożyczone płyty. Ja natomiast zapomniałem o obiecanych kasetach ze Świętym. Trochę go to oczywiście zirytowało. Jeśli dobrze pamiętam, umówiliśmy się, że przyniosę mu je za tydzień, we wtorek po świętach. Kilka razy mnie upominał, żebym tym razem nie nawalił. Chociaż podczas poprzedniego spotkania mówił, że prawie niczego nie słucha. Zapytałem, czy napisze do następnego numeru Tylko Rocka recenzję z wydanej kilka tygodni wcześniej płyty From Within zespołu Anegdoten, którego poprzednie albumy bardzo mu się podobały. Tak, tak, ucieszył się i sam z siebie zaproponował tekst o niedawnych koncertach Petera Hamilla. A skoro zaczęliśmy rozmawiać o Hamillu, przypomniałem Tomkowi, że nigdy nie skopiował mi nakręconego przez ciebie filmu dokumentującego moje spotkanie z tym muzykiem 4 lata wcześniej w Bydgoszczy. Obiecał, że to zrobi. A kiedy się żegnaliśmy, nigdy tego nie zapomnę, bo widzieliśmy się wtedy po raz ostatni, powiedział nieoczekiwanie sam z siebie spokojnym głosem. Słuchaj, jeśli się o mnie bałeś, nie ma już powodu. Nie zamierzam się zabić. Porzuciłem te myśli. Dodał też, że ma pomysł na następny felieton o swoim odrodzeniu w nowym stuleciu. Odniosłem wówczas wrażenie, że uporał się z demonami, które go prześladowały. Do dziś jestem przekonany, że wtedy, we wtorek, wierzył w to, co mi powiedział. Wieczór Tomek spędził z Kasią Konopą, która przyjechała do Warszawy na święta z Londynu. Kasia Konopa. Przechodziłam wtedy przez bardzo trudny okres z moim facetem, a ponieważ nie chciałam zadręczać tym rodziców, uderzyłam do Tomka, któremu zawsze mogłam się wyżalić i liczyć na to, że mnie zrozumie. No i wtedy cały wieczór wysłuchiwał moich zwierzeń. Zwaliłam na niego wszystkie swoje problemy. Wypłakiwałam mu się w rękaw. Zachowywał się trochę inaczej niż zwykle, ale przez to, że byłam tak zaaferowana sobą, pewnie nie zwróciłam na to aż takiej uwagi. Był bardziej zrezygnowany, mało mówił, nie opowiadał żartów. Tłumaczyłam to sobie tym, że skoro opowiadam mu takie przygnębiające historie, nie będzie dowcipkował, ale był przygnębiony i zdystansowany. Mniej się patrzył w oczy. Takim go pamiętam, siedzącego na tej swojej kanapie i takiego... No nie chciało mu się. Mówił, że znowu będzie chujowo, bo święta, a on sam. Poza tym był ewidentnie zaziębiony. Źle się czuł. Zrobił wtedy coś zaskakującego. Poprosiłam, żeby pożyczył mi płytę Type of Negative World Coming Down. Wyjął ją z półki i dał mi z książeczką. Zawsze wcześniej pożyczał samą płytę bez książeczki, ponieważ bał się, że się zniszczy. Powiedziałam, zapomniałeś wyjąć książeczkę. Machnął ręką, i zostawił. To było takie znaczące. Już po jego śmierci wyrzucałam sobie, że nie odczytałam tego tak, jak powinnam. Było kilka wymownych rzeczy w tym, co mówił i w tym, jak się zachowywał. Ale dotarło to do mnie z całą mocą dopiero po jego śmierci, kiedy tam siedziałam zaaferowana sobą i tym swoim bólem. Chyba pierwszy raz przy nim tak płakałam. Byłam naprawdę w kiepskim stanie psychicznym, a on wydawał się opanowany, choć pochmurny. Próbował mi pomóc, pocieszał mnie, kiedy powinno być zupełnie odwrotnie, bo moje kłopoty w porównaniu z jego kłopotami były niczym. Podziękowałam mu, że mnie wysłuchał, że mi pomógł. Przepraszałam go, że jestem w takim stanie, że nie obejrzeliśmy żadnego filmu, a cały wieczór zmarnowaliśmy na moje żale. Oprócz płyty Type of Negative zostały mi dwa filmy na kasetach, które mi wtedy dał, żebym mu wymieniła w Londynie, bo miały jakieś usterki. A więc z jednej strony zostawił mi książeczkę w kompakcie, a z drugiej chciał, żebym mu wymieniła filmy. Poza tym powiedział mi, że przekonał się do komputera i zamierza sobie kupić po nowym roku. Mówił też, że zdecydował się na DVD, bo cały czas się wahał, miał przecież mnóstwo kaset wideo, a wcześniej rozważał kupno laserdisku. Oglądaliśmy nawet taki odtwarzacz razem w sklepie w Londynie, a potem debatował. Kupować DVD? Nie kupować, bo znowu będzie musiał wszystkie filmy wymieniać. Trochę go to zniechęcało, ale wtedy był już zdecydowany kupić. Jak się pożegnaliśmy? Zawsze żegnaliśmy się tak ciepło. Zawsze przytulaliśmy się do siebie.
Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 20. Jak w antycznej tragedii. Środa, 22 grudnia. Część 5. W środę, 22 grudnia, stan zdrowia Tomka znowu się pogorszył i postanowił, że jednak przez kilka dni zostanie w łóżku. Wieczorem dwa razy zajrzał do niego tata. Tak to opisał następnego dnia w swoim dzienniku. Wczoraj wieczorem dwukrotnie biegałem do Tomka, który postanowił jednak przeleżeć święta i wykurować się. Podobno ma zapasy żarcia, ale prosił o witaminę C oraz o nadanie korespondencji mailowej. Rysiek Rogowski przysłał mu z Holandii jakąś listę filmów na DVD, która zawierała aż 60 stron. Jak tak dalej pójdzie, to przed świętami trzeba będzie dokupić czarny tusz do drukarki. Już po drugiej wizycie taty o 22:00 Tomek sięgnął po telefon i zadzwonił do Basi, żeby złożyć jej życzenia świąteczne, czy może raczej potraktować życzenia jako pretekst, żeby z nią porozmawiać. Niestety Basi nie zastał. Następnego dnia opisał to w mailu do George'a zatytułowanym Live and Let Die, czyli Żyj i pozwól umrzeć, który sam mimo złego samopoczucia wysłał od taty o 17:12. Odebrała jej siostra i powiedziała mi, że Basi nie ma. Kiedy wróci? Zapytałem. Nie wiem, odparła. Wróci później? Nie. A więc wyjechała? Nie ustępowałem. Owszem, jest w Warszawie. Usłyszałem to, co chciałem usłyszeć. Powiedziałem jeszcze, szkoda, bo chciałem jej złożyć życzenia świąteczne. Przepraszam, że zająłem ci czas. I odłożyłem słuchawkę. Widzisz, George, mówiłem. Nadal potrafię rachować. Wczoraj był 22 grudnia, środa. Jeżeli Basia już była tutaj, musiała przyjechać w piątek. Co oznacza, że spędzi w naszej pięknej stolicy dwa pieprzone tygodnie. Nic innego się nie liczy. Ani babcia we Wrocławiu, ani mama i siostra w Krakowie. Tylko Max jest ważny. Nie zdziwiłbym się, gdyby razem gdzieś wyjechali na te dwa tygodnie. Do Włoch, na Rivierę, na Kajmany, do Malezji czy Brazylii. Zgadnij sam. Nie zmrużyłem tej nocy oka. Koszmary powróciły i już mnie nie opuszczą. Nie jestem w stanie zmusić się do żadnej pracy. Mam kompletny zamęt w głowie. Tak, to prawda. Wiedziałem, że spędzi z nim święta i tak dalej. Oczywiście, że wiedziałem, ale wysnuć coś na podstawie domysłów to zupełnie inna sytuacja niż mieć pewność. Prawda jest taka, że Basia owszem wpadła wtedy do Warszawy do Maxa, ale już w czwartek 23 grudnia pojechała na święta jak zawsze do babci, do Wrocławia, sama. Gdyby jej siostra zdała sobie sprawę, jak ważna to informacja dla Tomka, może by mu ją przekazała. Niestety nie przyszło jej to do głowy. Dlaczego miałaby go informować o planach Basi? Tomek nie był już przecież kimś, przed kim piękna bohemistka miałaby się opowiadać. Tymczasem Tomka bardzo zabolało, że Basia, jak założył, zamierza spędzić święta z Maxem. Rok wcześniej prosił ją, aby przyjechała na Boże Narodzenie do niego. Chciał się jej wtedy oświadczyć. Powiedziała, że nie może, bo na gwiazdkę zawsze jedzie do dziadków do Wrocławia. Nie zaproponowała też, by Tomek jej towarzyszył. Tomek uznał, że nie był dla Basi nigdy tak ważny jak Max. Można oczywiście zapytać, jakie to miało znaczenie. Nie była już z Tomkiem. Mogła robić to, co chciała. A jednak Tomek poczuł się dotknięty. Bardzo dotknięty. Aneta Aftoniuk. Jeśli Tomek uznał coś za ważne, a dla niego ważne były często rzeczy, które innym wydawały się nieistotne, to jemu mógł się z powodu takich rzeczy zawalić świat. A wtedy mógł się poczuć nie tylko odrzucony i zraniony jako facet, ale upokorzony jako człowiek. I to było trudno wybaczyć. Tomek w pewnym momencie życia zgodził się na to, że kobiety nie do końca realizują jego wizję świata, ale że ludzie zawodzą, to było dla niego nieakceptowalne. Wszystko jedno, czy kobiety, czy mężczyźni, ludzie. Myślę, że to było dla niego wstrząsające, coś wstrząsającego. Że ona nie chciała spędzić z nim świąt, mimo że przecież się wtedy kochali, w każdym razie jego zdaniem. A rok później okazuje się, że z innym jednak chce, tak przynajmniej się wydawało.
Ewa Bielec. Kiedy Tomek kochał, to do szaleństwa. Całym sobą. Kochał do bólu, a jak został zdradzony, czy odepchnięty, czy wręcz kopnięty, cierpiał i wył z bólu. Taki był Tomek. Nie umiał inaczej. Leszek Rakowski. On był duchowym arystokratą. Miał bardzo fajne zasady. Na nim naprawdę można było polegać. Jak pewne rzeczy się ustaliło, to było jak wmurowana cegła. Miał bardzo szlachetne wnętrze, ale każdy kij ma dwa końce. Kiedy poczuł się wykołowany, to zwłaszcza w jego ówczesnym stanie musiało być dobijające. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii. Część 6. Czwartek, 23 grudnia. Zanim w czwartek 23 grudnia Tomek napisał i wysłał cytowany mail do George'a, podniósł się z łóżka i mimo, że nadal się źle czuł, wybrał się do redakcji Tylko Roka. Jeśli pamięć mnie nie myli, dopiero w tych dniach, a nie 16 grudnia, jak wynikało z harmonogramu wydawniczego, trafił do kiosku w styczniowy numer miesięcznika. Ten z felietonem Fin de siècle, koniec wieku. Michał Kirmuć. Podobno wszyscy zaczęli do Tomka dzwonić, dopytywać, co to znaczy. Ja też do niego zadzwoniłem. Pamiętam, że po przeczytaniu pomyślałem, kurde, żart czy nie żart, a zadzwonię, ale nie odebrał. Pamiętam, że trochę to sobie odpuściłem. Pomyślałem, a pewnie jaja sobie robi. Tomek nie miał ochoty wyjaśniać swojego tekstu. Nikomu. Dlatego przestał odbierać telefony. Chociaż sam zadzwonił tego dnia do kilku osób. Tymczasem jednak pojechał do redakcji. Po numer ze swoim tekstem mógł go oczywiście kupić w kiosku. Może szukał towarzystwa. Chciał pogadać, a może to wtedy miałem przynieść mu kasety z brakującymi odcinkami Świętego. I znowu zapomniałem. W przeddzień Wigilii nie było mnie w redakcji. Zresztą w redakcji nie było prawie nikogo. Krystynie Pytlakowskiej z Wiwy powiedziałem ponoć przed laty, że Tomek zadzwonił do mnie w ten czwartek i zrobił mi awanturę, iż nie przyniosłem mu obiecanych kaset wideo. Cóż mogło tak być? Niestety zupełnie tego nie pamiętam, a raczej zapamiętałbym ostatnią rozmowę z Tomkiem. Wydaje mi się, że pani Krystyna Pytlakowska, która nie nagrywała moich słów, coś pokręciła, ale oczywiście wygodnie mi przyjąć taką wersję wydarzeń. Bo jeśli rzeczywiście obiecałem Tomkowi kasety na czwartek i po raz drugi nawaliłem, oznaczałoby to, że skoro przyjechał chory do redakcji, żeby je odebrać, bardzo mu na nich zależało. Chciał skompletować ulubiony serial sprzed lat. I gdyby zajął się przegrywaniem brakujących odcinków, a było to zajęcie bardzo czasochłonne, Tomek starannie wycinał z filmów wszystkie brudy w rodzaju fragmentów reklam, które na moich kasetach pojawiały się dość często. Może oderwałby się myślami od tego, co go gnębiło. Przynajmniej na kilka godzin. A czasem oderwanie się od ponurych myśli nawet na kilka godzin pozwala spojrzeć na to, co nas spotkało z dystansu. Nie poddawać się przygnębieniu. Odrzucić najczarniejszy scenariusz. Tak czy inaczej, Tomek był wtedy w redakcji. Wbiegł, wybiegł. Wziął numer, wkurzył się, że nie przyszedłem, a więc nie dostanie obiecanych kaset. Na korytarzu wpadł na Iwonę Leśniewską, żonę Jacka Leśniewskiego, szefową działu reklamy Tylko Roka. Nie przywitał się, pobiegł dalej. Iwona krzyknęła, Tomek, Tomek, co się stało? Nie odpowiedział, ruszyła za nim. Iwona Leśniewska. Zaczął zbiegać ze schodów, ale ponieważ wołałam za nim, zatrzymał się na półpiętrze. W jego zachowaniu było coś dziwnego. W ogóle na mnie nie patrzył. Powtórzyłam, Tomek, co się stało? Burknął tylko, kurwa, mam już wszystkiego dosyć. To nie ma sensu. Żyć się nie chce. A po chwili pierdolę to wszystko. Kończę ze sobą. I pobiegł dalej. Bardzo się zdenerwowałam. Ruszyłam za nim i chciałam nawet wybiec na ulicę, spróbować go dogonić, bo widziałam, że jest w kiepskim stanie, ale było bardzo zimno, a ja miałam na sobie tylko cienką bluzkę. Iwona opowiedziała o tym spotkaniu Jackowi, który próbował się do Tomka dodzwonić, ale mu się nie udało. Przyjmijmy, że Tomek dopiero wtedy zobaczył styczniowy numer Tylko Roka z wydrukowanym tekstem Fin de siècle i zastanówmy się, jak mógł zareagować. Czy nie było tak, że kiedy ujrzał swoje słowa na łamach miesięcznika, zdał sobie sprawę z ich mocy i uznał, że nie ma już wyjścia? A jeśli nawet decyzja o samobójstwie zapadła wcześniej, po wieczornym telefonie do Krakowa,
Czy to niewidok wydrukowanego artykułu ją ugruntował? Nawet jeśli 2 dni wcześniej bagatelizował swój tekst, ba, mówił, że ma pomysł, jak odkręcić to, co napisał. Zastanawiam się od lat, czy nie powinienem był zatrzymać felietonu Fin de Siècle, mimo danej Tomkowi obietnicy, że nie będę cenzurował opowieści skrypty. Bez względu na ich treść. Mogłem przecież go nie wydrukować. Tak jak kilka lat wcześniej nie wydrukowałem tekstu o Laurze. Oczywiście Tomek obraziłby się na mnie. Ale czy wszystko nie potoczyłoby się wtedy inaczej? Prawdopodobnie z redakcji Tomek pojechał do ITIM Film Studio. Trochę już się pewnie uspokoił, nadal szukał kontaktu z ludźmi. Ewa Hoba. Przyszedł na nasze firmowe spotkanie wigilijne. Pogadał ze wszystkimi, posiedział, a potem zostaliśmy sami w pokoju i długo rozmawialiśmy. Powiedział mi wprost, że ma dość życia. No po prostu koniec. Oczywiście próbowałam na wszystkie sposoby odwieść go od zamiaru popełnienia samobójstwa, ale byłam przerażona tym spotkaniem. Co prawda on od dawna mówił o śmierci. Nie był nastawiony do życia pozytywnie. Ten temat przewijał się w naszych rozmowach. Kiedy miał dołek, gorsze samopoczucie, powracał do tego. Ale tego dnia odniosłam wrażenie, że decyzja zapadła. Otwarcie mówił, że zamierza się zabić. Po powrocie do domu Tomek napisał cytowany już mail do George'a Life and Let Die i o 17:12 wysłał od taty. A potem George Śliwa. Zadzwonił do mnie i powiedział, że mam się dowiedzieć. Ależ Tomek, nie jesteś już z Basią. Nieważne, mam się dowiedzieć, gdzie ona jest i co zamierza. Mimo późnej pory poszedłem na uczelnię, bo Basia pracowała tuż obok hotelu asystenckiego, w którym mieszkałem. Złapałem jeszcze kogoś, kto powiedział mi, że wyjechała. Dokąd? Do babci. Wróciłem do domu, zadzwoniłem do Tomka. Wyjechała. Kurwa mać, wyjechała z Maxem. Nie wyjechała do babci. Ze mną nie chciała spędzić świąt, a z Maxem tak. Nie jestem nic wart. Jeżeli ona woli być z takim, nie wyjechała do babci. Tak mi powiedziano w instytucie. Sprawdź to. Muszę mieć pewność. Dzwoń do Wrocławia. Dostałem numer do babci Basi od Tomka. Dyktował mi go przez łzy. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie. Dzwoniłeś do babci? Tak. Nikt nie odbiera. Później okazało się, że źle zapisałem numer, ponieważ Tomek płakał, kiedy mi go podawał. Błędnie zanotowałem ostatnią cyfrę. I pech chciał, że właściciela mieszkania nie było w domu. Widocznie wyjechał, bo gdyby odebrał, wiedziałbym, że coś nie gra. Dodzwoniłem się do niego dopiero po świętach. Gdybym miał właściwy numer do babci Basi, dowiedziałbym się, że ona jest już u niej i wszystko inaczej by się potoczyło. Mogłem go oczywiście oszukać, że się dodzwoniłem i że Basia tam jest, ale gdyby się później dowiedział, że go okłamałem, nigdy by mi tego nie wybaczył. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że się nie dodzwoniłem. To znaczy, że ona z nim wyjechała. To koniec. A potem kilka razy powtórzył zdanie, które słyszałem od niego już wcześniej. It's the right time to die. To dobra pora, żeby umrzeć. Nawiązujące do słów Rutgera Hauera w filmie Blade Runner. Tomek zakończył nimi swój ostatni artykuł. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Wszystkie te chwile przepadną w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. Wiem, że powinienem był pojechać do Warszawy, ale musiałbym zostawić żonę samą w święta i nie bardzo to sobie wyobrażałem. Jakiś czas wcześniej rozstaliśmy się, ale zrobiłem wszystko, żebyśmy znowu byli razem. I za nic nie chciałem tego zepsuć. Zadzwoniłem do Tomka. Przyjadę do ciebie zaraz po świętach. Wierzyłem, że kiedy się spotkamy, wyperswaduję mu myśli samobójcze. Daj mi słowo, że do tego czasu nic nie zrobisz. Musimy porozmawiać. Dobra, ale i tak się zabiję. Przed nowym rokiem. Nie chcę żyć w takim świecie. Zresztą napisałem w tylko roku, że popełnię samobójstwo w 1999. Dobra, rób co chcesz, ale po świętach. Żebyśmy zdążyli się pożegnać. Dajesz słowo? Tomek, swear on your mother's grave. Tomek, przysięgnij na grób matki. I swear. Przysięgam.
Zastanawiałem się, co jeszcze mogę zrobić i przed północą zadzwoniłem do ojca. Był bardzo śpiący. Być może go obudziłem. Powiedziałem mu, żeby czuwał, bo uważam, że Tomek... Mimo, że dał mi słowo, iż nie popełni samobójstwa, odnoszę wrażenie, że może to zrobić. Dałem ojcu wyraźnie do zrozumienia, że musi... pilnować, musi czuwać. Podobno zadzwonił do Tomka i widocznie Tomek był tak przekonujący, że potrafił go uspokoić. Natomiast po północy napisałem mail do Tomka. Jego tytuł brzmiał: It's never the right time to die. Nigdy nie ma dobrej pory, żeby umrzeć. Niestety nie przeczytał go. Wiem to od pana Zdzisława. Być może mój mail wpłynąłby na zmianę jego decyzji, ale świadomie go nie otworzył. Pan Zdzisław strasznie się obawiał, że gdyby zmarł, Tomek nie poradzi sobie w życiu. Pytał, czy będę dla niego wsparciem. Widział we mnie osobę, która może mu to zapewnić. Mówiłem, że nie jestem pewien, ale będę robił wszystko, żeby tak było. A niestety przyczyniłem się do jego śmierci. Boże, gdybym wtedy pojechał do Warszawy. Tymczasem koło godziny 19, prawdopodobnie w przerwie między kolejnymi połączeniami z George'em, Tomek zadzwonił do Krzysztofa Mazurkiewicza, w tym czasie kierownika produkcji w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Znali się od dawna, nie tylko z Woronicza. Spotykali się chociażby na premierach filmowych, na przykład na Titaniku w sali kongresowej, z których wracali razem. Tomek powiedział Krzysztofowi Mazurkiewiczowi, że chciałby wydobyć z telewizji kopię filmu Kobieta Wąż, bo od lat oglądał go w święta. W 1995 roku razem z rodzicami, co pan Zdzisław odnotował w swoim dzienniku. A jego kopia kupiona w Londynie była fatalna. George przypomina sobie, że podczas ostatniej wizyty u Tomka włączyli Kobietę Wąż z kasety i obaj zwrócili uwagę na mierną jakość filmu, mimo że było to oficjalne wydanie. Tomek oczywiście wiedział, że telewizja dysponuje dobrą kopią filmu. W listopadzie 1998 roku program pierwszy nadał go w jego tłumaczeniu. I chociaż zwykle przegrywał sobie filmy, do których opracowywał listy dialogowe, wtedy mu się nie udało. Piotr Andrzej Majewski. Tomek chciał mieć kopię VHS każdego filmu, który tłumaczył, ale musiała to być czysta kopia, bez logo TVP. I jeśli był czas, zaprzyjaźniony dźwiękowiec Waldek Bodych robił mu taką kopię. Ale nieraz było tak, że film po nagraniu trzeba było natychmiast odwieźć do magazynu. W takiej sytuacji mówiłem Tomkowi: nagrasz sobie z telewizji. A on: nie wuju, ja protestuję, nie będę jakiegoś gówna z logo TVP puszczał moim gościom. To wykluczone, muszę mieć tę kopię. Niestety nie zawsze ją dostawał. Waldemar Bodych. Do swoich zbiorów nie chciał nagrywać filmów z telewizji, bo zawsze mu coś przeszkadzało. Na przykład u dołu pojawiał się pasek z informacją, co będzie w programie za kilka dni. Mówił: dostaję furii, jak coś takiego widzę. Umawialiśmy się więc, że mu ten czy inny film przegram. Prawie wszystkie z tych, które sam tłumaczył, chciał mieć w swojej kolekcji. Ale zależało mu też na pewnych tytułach, których nie tłumaczył. Umawialiśmy się po godzinach pracy, żeby to zrobić. Gotów byłem posiedzieć dłużej, bo bardzo go lubiłem, myślę, że z wzajemnością. Był ciekawym facetem, potrafił barwnie opowiadać o filmach, wiele się od niego dowiadywałem. Poza tym wiedziałem, jak mu na tym zależy. W jednym bondzie wydanym na kasetach wycięto jakieś sceny, a telewizja kupiła kompletny, więc bardzo chciał go sobie skopiować. Sporo mu tych filmów przegrałem. Przywoził zawsze swój magnetowid, żeby było idealnie na jego sprzęcie, w jego jakości. Ale czasami, chociaż rzadko, zdarzało się, że film trzeba było natychmiast oddać do bloku emisyjnego i nie mogłem go Tomkowi przegrać. Tak było w listopadzie 1998 roku z Kobietą Wąż, ale tuż przed świętami, rok później, Tomek prawdopodobnie uznał, że chciałby jeszcze raz niezwykły hammerowski horror, który tak mocno go naznaczył, obejrzeć z taśmy w dobrej jakości. Krzysztof Mazurkiewicz. Odpowiedziałem mu, że ten film na pewno jest w naszych zbiorach i nie ma problemu, żeby go skopiować do jego prywatnego użytku. Waldek Bodych mógłby mu go przegrać, pod warunkiem, że byłby w Wigilię przed południem w pracy. Ale może Tomek myślał, że mam ten film w domu, że muszę sam go sobie skopiowałem.
było blisko. Mógłby wpaść, a kiedy okazało się, że nie? Waldemar Bodych twierdzi, że to, że co prawda nie pracował w Wigilię, ale gdyby Tomek do niego zadzwonił i poprosił o przegranie kobiety wąż, pojechałby do pracy i zrobił to dla niego. Tomek jednak nie zadzwonił. Krzysztof Mazurkiewicz. Mówił mi wtedy, że źle się czuje, że jest bardzo przeziębiony, że dopadła go jakaś infekcja i że całe święta spędzi w domu. Może nawet nie będzie wychodził z łóżka. Było też zauważalne, że jest w nie najlepszym stanie psychicznym. Ale Tomek miewał taką sinusoidę. Czasem był w naprawdę świetnym nastroju, a przychodziły momenty, kiedy wszystko widział w czarnych kolorach. Poza tym pamiętam z kontaktów z nim, że okres świąt był dla niego zawsze trudny. I zwykle takie czarniejsze myśli przychodziły mu wtedy do głowy. Pojawiał się gorszy nastrój i pamiętam, że mu wtedy zaproponowałem. Słuchaj, może wpadniesz do nas? Nie, nie, naprawdę jestem tak przeziębiony, że w ogóle nie będę się ruszał z domu. Ale to przecież dwa przystanki autobusem. Tomek mieszkał przy Mozarta, my przy Budowlanej, przy budowanej dopiero Galerii Mokotów. Nie, nie, nie będę wam robił kłopotu. Dosyć długo z nim wtedy rozmawiałem. Pamiętam, że Beata, moja żona, chciała mi przerwać. Słuchaj, przygotowania do Wigilii. Ale szepnąłem do niej. Tomek jest w jakimś dołku. Nie najlepiej się czuje, chce pogadać. A potem, kiedy już skończyliśmy, powiedziałem, słuchaj Beata, może trzeba mu podrzucić jakąś polopirynę, ale już do niego nie zadzwoniłem. A on też się nie odezwał. I w drugi dzień świąt zatelefonowała Zosia Kochan i zawiadomiła nas, że Tomek nie żyje. W ten czwartek, późnym wieczorem, Tomek był umówiony z Pawłem Kotem, który miał mu przynieść zamówione wcześniej kompakty Gary'ego Newmana. Nie odwołał spotkania. Nawet jeśli nie zamierzał już niczego kupować, zapewne nie chciał być tego wieczoru sam. Paweł Kot. W tamtym czasie pracowałem w firmie, która dystrybuowała płyty z katalogu wytwórni niezależnych. I ukazały się reedycje kilku albumów Gary'ego Newmana, którego Tomek bardzo lubił. Zadzwoniłem do niego, powiedział, że chce je mieć. Umówiliśmy się, że mu je przywiozę 23 grudnia. Przyjechałem wieczorem między 21 a 22, bliżej 22, i spędziliśmy razem jakieś 2 godziny. Wyszedłem koło północy. Tomek miał na sobie czarne dresowe spodnie i luźną koszulę. I takie zwykłe kapcie. Ponieważ dbał o parkiet, buty trzeba było u niego zdjąć, odstawić na słomiankę. Ucieszył się z płyt, które mu przywiozłem. Powiedział, o, stare wydania będę mógł sprzedać, a te powędrują na półkę. Nie miał przy sobie co prawda gotówki, żeby za nie zapłacić, ale oczywiście mu je zostawiłem. Jeśli dobrze pamiętam, 6 tytułów. Powiedziałem, Tomek, wyjeżdżam na święta, po powrocie zadzwonię, jakoś się umówimy i mi zapłacisz. Dodałem też, że planowane są inne wznowienia. Wspominał, że niektóre chętnie kupi, żebym mu zostawił. Nie ulegało wątpliwości, że jest przybity. Widziałem, że to nie ten sam Tomek, którego znałem. Że coś go gnębi, coś go drąży. Jakby zeszło z niego powietrze. Zazwyczaj, jak wpadałem do niego w tych czasach już niezbyt często, było wesoło. Tym razem rozmowa była stonowana, ale zarazem nie miałem poczucia, że rozmawiam z człowiekiem, który na drugi dzień może sobie coś zrobić. Zwierzył mi się, że cierpi z powodu dziewczyny. Powiedziałem, Tomek, czym ty się przejmujesz? Przecież jesteś facetem, który po pierwsze ma jakąś pozycję społeczną, po drugie ma pieniądze, nie zawsze można mieć wszystko. A on na to, ale ja nie mam kobiety. I dodał, po chuj mi to wszystko. Po chuj mi to mieszkanie, które kupiłem i wyremontowałem. Ja się wypalam. Nie ma nikogo, kto by tam chciał zamieszkać. Mówił też, ja się chyba urodziłem nie w tym wieku, co potrzeba. Co to za czasy, jeżeli przyjaciel zabiera ci kobietę? A ja na to, Tomek, może próbowałeś tę kobietę zamknąć w złotej klatce, zalizać na śmierć? To też nie jest fajne. Ale twierdził, że to zupełnie inna sytuacja. A potem przerwał i dodał, ale wszystko jest okej. Tak mydlił oczy. Zbieram się do kupy. Nabrałem tłumaczeń z ITI. Będzie dobrze. Zrobiłem mu wtedy kilka zdjęć. Miałem ze sobą aparat i chciałem skończyć film. Zostało mi kilka wolnych klatek. Pomyślałem, że
Fajnie by było mieć zdjęcia Tomka z jego płytoteką. Zgodził się. Powiedział, rób, nie ma problemu. Ale zdjęcia z płytoteką nie mogę znaleźć. Zachowały się tylko dwa z kasetami wideo. Pamiętam, że jak się z nim żegnałem, bardzo mocno uścisnął mi dłoń. Powiedziałem, Tomek, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. On na to, okej, pewnie tak, ale wiesz jak to jest. I na koniec dodał, to jesteśmy umówieni na telefon po świętach, będę czekał. Chciałem do niego zadzwonić wczesnym popołudniem w Wigilię, żeby złożyć mu życzenia. Zawsze do niego dzwoniłem, w imieniny, w święta. Chociaż świąt nie obchodził, życzenia przyjmował. Niestety byłem w drodze w samochodzie, bo jechałem do rodziny poza Warszawę, a komórki nie miałem. Tomek Beksiński, portret prawdziwy, rozdział 20. Jak w antycznej tragedii, część 7. Tak to się wreszcie skończyło. W piątek 24 grudnia o godzinie 15:05 Tomek zażył śmiertelną dawkę leków, w tym kilkadziesiąt tabletek środka przeciwdepresyjnego, które blisko 2 lata wcześniej odebrał Basi. Ojciec znalazł go po 24 godzinach. Tak, następnego dnia opisał to, co się wydarzyło w liście do krewnej. Mam do zakomunikowania smutną wiadomość. Tomek nie żyje. Popełnił samobójstwo w Wigilię Świąt i znalazłem go sztywnego w pierwszym dniu świąt o godzinie 15:00. Pisałem ci o tym, że jest w tej sprawie od sierpnia, czy nawet dawniej, czerwony alert. No i tak to się wreszcie skończyło. Ukryłem dowody rzeczowe przed prokuraturą, bo zostawił kartkę z informacją, że list do mnie jest na komputerze, a nagranie w dyktafonie. Obawiając się, że wszystko zagarnie policja i potem będą tego słuchać rozmaici przypadkowi ludzie i będzie ktoś w oparciu o to robić rozmaite prace habilitacyjne, skopiowałem na dyskietkę i skasowałem z komputera list do mnie oraz schowałem do kieszeni dyktafon i kartkę z informacją, zanim jeszcze przyjechało pogotowie. Myślę, że dobrze zrobiłem. Choć zarówno policja, jak i pani prokurator nie mogli zrozumieć, dlaczego nie zostawił listu i to budziło ich największe podejrzenia. Wprawdzie list do mnie był raczej rzeczowy, co komu mam oddać i co załatwić, więc mogłem go im pokazać, lecz nie było już czasu, by się o tym przekonać. Ale taśma była tak osobista, że tylko ja jej posłuchałem i może jeszcze raz posłucham, a potem zniszczę, tak jak mnie o to prosił. Prosił też, by po ewentualnym przesłuchaniu zniszczyć jego dziennik, który prowadził na minikasetach. I była tego cała sterta. Po raz pierwszy od czasu śmierci Zosi poczułem rodzaj radości, że umarła, nie doczekawszy tego, co byłoby dla niej nie do zniesienia. Ja jestem bardziej odporny. Poza tym, ktoś musi zostać na koniec. Ja jeden wiedziałem, jak jemu było ciężko. Mimo iż był egoistą i egocentrykiem, tym niemniej charakteru się nie wybiera. Myślę, że chyba dobrze się stało, jak się stało. Ostatnie jego słowa nagrane na taśmie mówiły o tym, jak bardzo rozczarował go świat, w którym przyszło mu żyć i że pragnął zawsze żyć w innym świecie, gdzie reguły są proste, przyjaźnie z przyjaźnią i tak dalej. W przybliżeniu kończyło się to tak. Wiem, że to świat fikcji, ale może i ja przez te 41 lat byłem fikcją. Odchodzę do świata fikcji, bo tylko tam było mi dobrze. Błagam na wszystko, nie budź mnie. Ubrał koszulkę z napisem Jacob's Ladder, drabina Jakubowa i nie wiem, czy miało to mieć jakieś znaczenie symboliczne. Obawiał się, że go znajdę, zanim środki nasenne go zabiją i dlatego, jak wynikało z taśmy, nie jadł już od 23 grudnia, by środki szybciej zadziałały. I wyrzucił do scypu ich opakowanie, aby ewentualnie pogotowie nie wiedziało, czym się zatruł. Miał to zrobić już 23 grudnia wieczorem, ale przypomniał sobie, że w piątek zakreśla zawsze w gazecie filmy, które mam nagrać z telewizji. Mogę się zaniepokoić, dlaczego nie przyszedł. Przyszedł więc 24 około godziny 14. Zakreślił ewidentnie takie filmy, które tylko jego mogły zainteresować, bo wie, że ja nie oglądam westernów. Miało to na celu uspokojenie mnie, gdybym się czegoś zaczął domyślać. I tak zresztą zadziałało.
Jak wynika z nagrania, które zrobił po łyknięciu proszków, zażył je 24 grudnia o godzinie 15:05. Ja znalazłem go po 24 godzinach. Już przedtem się niepokoiłem, bo dzwoniła do mnie jego bliska przyjaciółka, Ania Ortodoks, która rozmawiała z nim po jego powrocie ode mnie do domu i wydawało jej się, że jest z nim niedobrze, więc proponowała, żebym zaprosił go do siebie lub poszedł do niego. Ponieważ zapowiedział mi, że w związku z zaziębieniem wyłączy na 2 dni telefon, bo chce się wykurować, byłem początkowo przekonany, że tak jest. Po telefonie od niej zadzwoniłem, ale zgłosiła się tylko automatyczna sekretarka, zaś telefon komórkowy był wyłączony. Poszedłem więc i wielokrotnie dzwoniłem do drzwi. Była albo 16:50, albo 17:10. Nie mogę w tej chwili sobie tego uzmysłowić, ponieważ nie otwierał, a ja nie miałem klucza, bo jak się dopiero na drugi dzień okazało, schował go u mnie na dnie jakiejś porcelanowej donicy z dynowa i przykrył innymi rzeczami. To myślałem, że wetknął korki do uszu i śpi, zażywszy środki nasenne. Trudno było podejmować decyzję o wyłamaniu drzwi. Na drugi dzień jednak znalazłem te klucze i gdy poszedłem, już od dawna nie żył. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 20. Jak w antycznej tragedii. Część 8. 99,99. Z cytowanego listu Zdzisława Beksińskiego wynika, że Tomek zamierzał odebrać sobie życie już w nocy z 23 na 24 grudnia po wyjściu Pawła, ale widocznie uznał, że tata może do niego rano przyjść, znaleźć go, wezwać pogotowie i uratować. Dlatego zdecydował się zrobić to 24 grudnia, a wcześniej zadbać o to, by ojcu nie przyszło do głowy go odwiedzić. Ale mogło też być inaczej. Mógł pod wpływem spotkania z Pawłem porzucić myśli samobójcze. Zaraz po jego wyjściu wyjął bowiem z szafy swojego Macintosha i zaczął pisać mail do George'a. Musiało być przed północą, ponieważ datował go na 23-24 grudnia, który do pewnego momentu wcale nie brzmi jak list pożegnalny. Na razie go jednak nie dokończył. Nie wiadomo, kiedy by stukał na klawiaturze swojego archaicznego Macintosha list do ojca, rodzaj testamentu, z dyspozycjami co komu. Mógł to zrobić wcześniej, nawet wiele tygodni wcześniej, a teraz jedynie uzupełnić, ponieważ znalazła się tam na przykład prośba, by tata oddał Pawłowi Kotowi płyty Gary'ego Newmana, za które nie zapłacił i których chyba nie miał już zamiaru kupić. Z cytowanego listu Zdzisława Beksińskiego do krewnej wynika, że około godziny 14 Tomek przyszedł do niego i zaznaczył w gazecie, jakie filmy ma mu nagrać. Był wśród nich western Ostatnia walka Apacza z Bartem Lancasterem. Ponieważ, co powiedział mu wcześniej, zamierza się w święta wyspać i wykurować, a nie oglądać telewizję. Podobno zamówił też wtedy mailowo jakieś kasety wideo czy płyty, żeby jeszcze bardziej zmylić ojca. Bo czy ktoś, kto zamawia kasety wideo bądź płyty, myśli o śmierci? Zdzisław Beksiński tak opowiadał o tym Krystynie Pytlakowskiej z Wiwy. Przyszedł, otworzył komputer, sprawdził, czy nie ma nic do niego. Były 3 listy, maile, ale nie przeczytał ich. Może dlatego, że jeden z nich od przyjaciela z Anglii, George'a, był zatytułowany Nigdy nie ma właściwej pory na umieranie. Bał się, że ktoś będzie go odwodził od decyzji, ale równocześnie wziął mój kalendarz i zakreślił w nim do 27 grudnia godziny filmów, które miałem dla niego nagrać na wideo. Kiedy Tomek był u taty, zatelefonowała do niego Ania Ortodoks. Ania Ortodoks. Zadzwoniłam, bo nie doczekałam się życzeń urodzinowych. Później zamierzałam wyjść do matki i stwierdziłam, że w spokoju pogadam z Tomkiem teraz, a nie u matki, wnerwionej, że przyszłam do niej, a z kimś gadam. Ponieważ nie odebrał, nagrałam mu się na sekretarkę. Sama sobie zaśpiewałam 100 lat i powiedziałam, to śpiewałam ja. Ania Ortodoks, sama sobie zaśpiewałam, bo widzę, że od ciebie nie doczekam się żadnego 100 lat. Taki żart, ale byłam pewna, że oddzwoni. Po powrocie do siebie Tomek zapewne odsłuchał wiadomość z sekretarki, ale nie oddzwonił od razu. Dopiero wtedy usiadł do Macintosha i skończył pisać mailowy list do George'a. W tej części
właściwie jednoznacznie pożegnalny. Żeby go wysłać, musiał znowu pójść do ojca. Dlaczego poszedł do niego o drugiej, a nie wstrzymał się z wizytą aż do ukończenia listu do George'a? Wygląda na to, że Tomek do samego końca się wahał, bo aż do tego momentu nie zrobił nic nieodwracalnego, nawet jeśli już wtedy schował ojcu klucz do swojego mieszkania. Zresztą mógł go schować podczas drugiej wizyty, tuż przed trzecią, już po napisaniu pożegnalnego listu do George'a, kiedy decyzja rzeczywiście zapadła i przyszedł go wysłać. W cytowanym liście Zdzisława Beksińskiego do krewnej nie ma mowy o tym, że Tomek był u niego wtedy dwa razy, ale taka informacja pojawia się w dzienniku malarza. Dwukrotnie przychodził nadać korespondencję, ale ani razu nie zajrzał do mnie. Raczej ja, usłyszawszy ciche otwieranie drzwi lub włączanie modemu, zaglądałem, co się dzieje. Tomek nadał ostatniemu mailowi do George'a tytuł A Few to Kill, wzięty z Bonda, tak jak poprzednio, i o 14:58 go wysłał. Ale George nigdy maila zatytułowanego A Few to Kill nie otrzymał. Zapewnia, że gdyby go dostał i przeczytał, natychmiast zacząłby działać. Zadzwoniłby do Zdzisława Beksińskiego i domagałby się, by ratował syna. A poza tym, sam jak najszybciej, nawet gdyby musiał wziąć taksówkę, wyruszyłby do Warszawy. Mail Tomka nie dotarł do adresata. Dlaczego? Powody mogły być różne. Chociażby zapchana skrzynka. W tamtych czasach poczta elektroniczna nie działała tak sprawnie jak dziś. Warto też rozważyć inny scenariusz. Tomek mógł już po wpisaniu adresu George'a zawahać się i nie wysłać listu. Wiedział przecież doskonale, że jeśli George zda sobie sprawę z jego zamiarów, zrobi wszystko, aby je udaremnić. Ostatni mail Tomka zachował się, ponieważ już po jego śmierci został znaleziony w komputerze przez Zdzisława Beksińskiego i wydrukowany. Jak wspomniałem, był pisany w dwóch albo nawet trzech podejściach i jego tonacja stopniowo się zmienia. Początek w ogóle nie wskazuje na zamiar samobójczy. W połowie taka myśl się pojawia, na końcu jest już ewidentna. W części środkowej Tomek napisał: mam przed sobą 3 dni świąt, a moja niepohamowana wyobraźnia będzie bezlitośnie katować mnie obrazami Basi w ramionach wiadomo kogo. Jeśli dożyję do poniedziałku, będzie to oznaczało, że Nietzsche miał rację. Nawiązanie do aforyzmu Friedrycha Nietzschego: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ale jeśli nie dotrwam, zrób dla mnie chociaż to jedno. Powiedz wszystkim, że nie widziałem się w XXI wieku i miałem wrażenie, jakbym urodził się o 100 lat za późno. Zdecydowałem się więc odejść i że nie byłem w stanie dopasować się do dzisiejszych wypaczonych norm moralnych. Nie chcę, żeby jakiś kretyn napisał o mnie: popełnił samobójstwo z powodu kobiety. Dalej informował George'a, że wybaczył osobom, do których nosił urazę w sercu. Wysłał m.in. krótki mail do Benity, którym napisał, że nie ma do niej o nic żalu. Poważnie rozważałem też telefon do byłej żony Maxa, kontynuował, z prośbą, by przekazała mu podobne przesłanie. Muszę uspokoić umysł. Dlatego, George, przepraszam ciebie, jeśli zrobiłem cokolwiek, co mogło cię urazić. Dziękuję ci za cierpliwość i gotowość, by zawsze służyć mi pomocą. Cytując i parafrazując pułkownika Kurtza: gdybym miał całą armię ludzi takich jak ty, pozbyłbym się wszelkich problemów na zawsze, a cały świat leżałby u mych stóp. Natomiast w części końcowej napisał: demony zżerają mnie od środka. Fakt, że wybaczyłem Maxowi, nie rozwiązuje problemu. To jak z cebulą. Pod jedną warstwą kryje się następna. Usunąłem warstwę nienawiści, ale wyłoniła się warstwa smutku i rozpaczy. Jeśli uda mi się zerwać i tę może pojawić się nieprzemijająca potrzeba pocieszenia, a jeśli pozbędę się i tej, kolejna może postawić mnie w obliczu jeszcze innego, na razie nieznanego problemu. W końcu mogę zostać z niczym. Przypomniało mi się to, co napisałem ci ostatnio o kuszeniu losu. Pamiętasz, że w moim felietonie Fin de siècle umieściłem na samym dole pod nazwiskiem daty 1958-1999. Jak pewnie wiesz, tekst już się ukazał. To dziwne, ale naprawdę czuję się tak, jakby nie było jutra. Jakby droga dobiegła tu końca. Tak, artykuł miał się ukazać teraz, po 16 grudnia, a ty oczywiście wiesz, co oznaczają te daty. Minął tydzień, a ja trwam w stanie zawieszenia. Jakbym żył na kredyt, nie mając prawa tu być,
nie mając przed sobą przyszłości. Boję się, George. Bardzo się boję. Natychmiast po powrocie do siebie Tomek sięgnął po słój z lekami, o którym mówił mój wentyl bezpieczeństwa. Wojciech Szemis. Może trzeba mu było ukraść te tabletki. Wystarczyło wejść do niego i je zwinąć. Nie miałby wtedy jak. Sam mi te piguły pokazywał. Wiedziałem, gdzie je trzyma. Gdyby przyjmował je stopniowo, uratowałoby mu to życie. Ale specjalnie je odkładał i przeliczał, że jak weźmie tyle, co nawet jeśli częściowo będą przeterminowane, to i tak efekt będzie śmiertelny. Opowiadał o tym z uśmiechem, jakby to była dziecinna przekomarzanka. Było kilka minut po 15, kiedy Tomek połknął już wszystkie. Dopiero wtedy sięgnął po dyktafon i nagrał pożegnalną wiadomość dla taty. A niedługo potem sięgnął po telefon i zdążył zadzwonić do 4 osób. Mogło zresztą być ich więcej. Ja wiem o 4. Jedną z nich była Ania Ortodoks, która ma prawo uważać, że Tomek oddzwonił, żeby złożyć jej życzenia. A także się pożegnać. Jedną był Grzegorz Gajewski, który odebrał telefon przyjaciela jako świąteczną próbę pojednania, ponieważ w ostatnim czasie panowie się od siebie oddalili. Ale Tomek zatelefonował też do Kasi Szydłowskiej i Ewy Lipowicz. A ich wybór może świadczyć o tym, że po zażyciu śmiertelnej dawki leków zajrzał w ciemną otchłań, z której nie ma powrotu i po prostu się przeraził. Albo najwyraźniej w świecie się zawahał. Tak jak prawdopodobnie się zawahał podczas pierwszej próby samobójczej w czerwcu 1977 roku, bo zapewne pod wpływem tego doświadczenia pisał 2 lata później we wprowadzeniu do Mysterious Journeys 2, jednego ze swoich tomików wierszy przypominających płyty gramofonowe. Chwila i zakosztowałem upragnionej rozkoszy, umierania. A więc koniec. Ten wymarzony koniec. Jeszcze chwila i będzie po wszystkim. Wiedziałem, myślałem, wciąż mogłem myśleć i nagle poczułem, że chcę jeszcze chwilkę poczekać. Oto znowu pojawiła się ta cholerna nadzieja, ten błysk nadziei w obliczu utęsknionej kostuchy, która przybyła wreszcie na moje wezwanie, aby zabrać nie tylko moje ciało, ale też świadomość, umysł, duszę, wszystko. Przestała wtedy być utęsknioną, gdyż spełnione marzenie przestaje być marzeniem. Miałem ją, lecz wtedy już jej nie potrzebowałem. Krzyk paniki wyrwał się z mych ust. Ale wróćmy do roku 99. Tomek mógł oczywiście wezwać pogotowie, ale takiego rozwiązania chyba w ogóle nie brał pod uwagę. Jedynym honorowym wyjściem było odratowanie. Wiele wskazuje na to, że szukał pomocy. W każdym razie Kasia i Ewa były idealnymi kandydatkami. Na pewno by go ratowały, gdyby... Kasia stała mu się w ostatnim okresie jego życia bardzo bliska. Często się spotykali, zwierzali się sobie z osobistych problemów. Kasia mieszkała sama i chociaż Tomek wiedział, że wybiera się na Wigilię do mieszkających w Warszawie rodziców, mógł liczyć na to, że spędzi u nich godzinę, dwie. Zapewniła go bowiem, że może do niej tego dnia zadzwonić. Wykręcił numer raz, nie zastał jej. Co pomyślał? Że może wyszła na chwilę, bo na wizytę wigilijną jeszcze za wcześnie. Liczył na to, że zaraz wróci. Zostawił w każdym razie wiadomość, żeby natychmiast oddzwoniła. Potem próbował jeszcze kilka razy. Można chyba założyć, że zatelefonował do Kasi jako pierwszej. I później próbował znowu. Po rozmowie z Ewą, po rozmowie z Grzegorzem, po rozmowie z Anią, a potem jeszcze raz, dopóki był w stanie. Katarzyna Szydłowska. Tomek był człowiekiem niezwykle ciepłym i mądrym życiowo, mimo różnych opinii, które krążą na jego temat. Potrafił mówić jak lekarz od serca, od miłości, od bólu serca z miłości. Chociaż sam był na to chory. Może zresztą dlatego wiedział, o czym mówi. Te jego rady to były celne, mądre rady dojrzałego człowieka. Potrafił bardzo trafnie ocenić sytuację i znaleźć szybko wyjście. Niestety nie umiał pomóc sobie. Może za bardzo idealizował osoby, które na to nie zasługiwały. Dla mnie był ogromnym wsparciem i paradoksalnie wniósł w moje życie mnóstwo radości. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach się poznaliśmy. Prawdopodobnie przez wspólnych znajomych.
Dwa, może trzy lata przed jego śmiercią spotykaliśmy się u mnie i u niego, częściej u mnie. Wynajmowałam wtedy kawalerkę przy ulicy Chłodnej i tam pracowałam. Byłam tuż po studiach na ASP i dużo malowałam. Prawie się nie ruszałam z domu. Tomek przychodził, podejmowałam go chińszczyzną, rozmawialiśmy. To była znajomość pełna zwierzeń i wzajemnego wspierania się, bo oboje mieliśmy podobne problemy uczuciowe. Także przed tą wigilią umówiliśmy się, że gdyby któreś z nas było w trochę gorszym nastroju, natychmiast do siebie dzwonimy i albo się spotykamy, albo sobie gadamy, albo robimy coś razem. Bo nasze spotkania, wspólne słuchanie muzyki, oglądanie filmów i przede wszystkim rozmowy pomagały przepędzić smutki. Ale wtedy pojechałam do rodziców na wigilię i niestety spontanicznie zdecydowałam się zostać u nich na noc. Wróciłam dopiero następnego dnia. Odsłuchałam wiadomości. Miałam taki jasny Panasonic z faksem i automatyczną sekretarką na mikrokasetę i okazało się, że Tomek dzwonił do mnie. Dzwonił w wigilię kilkakrotnie i za każdym razem prosił, żebym zaraz po powrocie zatelefonowała. Jak wrócisz, oddzwoń. Bardzo cię proszę. Moim zdaniem zdecydowanie szukał ratunku. Naprawdę wyglądało na to, że... Ale ja spałam poza domem, zajmowałam się swoimi sprawami. Chociaż cały czas gdzieś tam siedział mi w głowie. Potem wyrzucałam sobie, że nie dałam mu numeru telefonu do rodziców, bo komórki jeszcze nie miałam. Mogłam z tej wigilii sama zadzwonić do niego, ale wiadomo jak jest. Rodzina, goście, zamieszanie. Poza tym w moim odczuciu nie było sygnałów, że on może wziąć te tabletki. I do tego dnia byliśmy umówieni na poświętach. Ewa, bliska przyjaciółka Anety Aftoniuk, nie pochodzi z Warszawy, ale Tomek mógł założyć, że ponieważ pracowała w Trójce, pracuje tam do dziś, będzie miała świąteczny dyżur i nie pojedzie do rodziny. Wiedział też, że jeśli zostanie, może być w wigilijny wieczór sama, co oznacza, że nic nie odciągnie jej od próby ratowania go. Miał też sposobność się przekonać, że nie akceptuje samobójstwa. Mógł poza tym liczyć na to, że jeśli zorientuje się, co zrobił, zawiadomi o tym swoją najbliższą przyjaciółkę Anetę Aftoniuk, a Aneta, która prawdopodobnie była w Warszawie, natychmiast ruszyłaby mu na pomoc. Ewa Lipowicz. Poznałam Tomka jako przyjaciela mojej przyjaciółki, nie jako wielkiego Tomasza Beksińskiego. W związku z tym dystans został od razu skrócony. Dla mnie od początku on był po prostu Tomkiem, a ja takie miałam wrażenie. Byłam dla niego jakby młodszą siostrzyczką. Odbierałam go jako bardzo inteligentnego faceta, który w swojej dziedzinie wiedział bardzo dużo i fajnie o tym opowiadał, ale nigdy nie epatował, nie przygważdżał swoją wiedzą. Nawet jeśli palnęłam przy nim coś głupiego, nie dawał mi tego odczuć. Był po ludzku dobry i miał w sobie taką przyjemną, ujmującą energię. Wobec mnie był naprawdę serdeczny. Czułam się z nim fajnie, bezpiecznie. Kiedyś spędziłam z nim całą noc. Siedzieliśmy pod jakimś swetrem, bo nie chciało nam się iść po koc, a było dość zimno i gadaliśmy do rana. Nie potrafię sobie przypomnieć, czy coś grało w tle, ale na pewno nie padła propozycja wspólnego obejrzenia horroru. Po prostu siedzieliśmy na tej kanapie i gadaliśmy. Trochę było z jego strony bajdurzenia o kobietach, że nie bardzo się można z nimi dogadać, ale bez żadnych nazwisk. Zrobił mi herbatkę w nie do końca umytej szklance. A kiedy zrobiło się jasno, powiedziałam, że muszę iść, bo chcę zdążyć do pracy. Dobrze, zamówię ci taksówkę, zaraz sobie pójdziesz. A potem pozdrowił w audycji rudą myszkę. W nocy z 27 na 28 grudnia 97 roku w Trójce pod Księżycem, bo na mnie mówią ruda. Ale od pewnego momentu zaczął się za nim ciągnąć mrok. To był też nie najlepszy okres w moim życiu. Pojawiły się stany okołodepresyjne i czasami tak sobie utyskiwaliśmy razem na życie. I on to chyba odczytywał tak, że zaproponował mi, abyśmy razem udali się w tę ostatnią drogę. Może się bał? Może chciał z kimś, kto jego zdaniem myślał podobnie? Może uznał, że we dwoje będzie łatwiej?
Powiedziałam mu wtedy: Tomik, ja nie mogę, bo choć nie jest mi dobrze na świecie, nie potrafiłabym tego zrobić na przykład mojej mamie. Stawiałam opór, mówiłam: to jest zbyt straszne. No nie, kurde, nie. Trzeba się w życiu pomęczyć. Przecież nie wiem, co będzie potem. Może będzie lepiej. Usiłowałam w jakiś naiwny sposób podnieść go na duchu. Radziłam na przykład, żeby wziął jakiegoś zwierzaka ze schroniska, ale on był już wtedy impregnowany na takie rzeczy. Głęboko w środku był tak smutny, że moje pierdamony nie robiły na nim wrażenia. Dziwię się, że znalazłam się na liście osób, do których zadzwonił w tę Wigilię. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego mnie tym, jak sobie teraz o tym pomyślę, zaszczycił. Gdybym się zorientowała, że odchodzi, zupełnie inaczej bym z nim rozmawiała, a tak? To było po trzeciej. Zadzwonił i mówi: cześć, Myszko, co robisz? Ja na to: no Tomek, przecież Wigilia. Jestem w domu. Zajwaniam z mamą w kuchni. Sernik kręcę. Mam cały garnek sernika. A on tak jakoś już w pierwszych słowach powiedziałam mu, że jestem w domu na Śląsku. Jeśli więc szukał pomocy, od początku było dla niego jasne, że to nie ja. Ale jeszcze o coś zapytał. Nie pamiętam o co. Zachowałam w głowie tylko strzępy, bo potem było cięcie i bolało, więc... On tak się snuł w tej rozmowie. Był, ale go nie było. Jakby czekał, że ja coś powiem. Zaczynał zdanie i zawieszał głos. A ja byłam w takim nastroju, że chciałam go trochę spuścić na drzewo. Bo pomyślałam sobie: kurczę, naprawdę nie chcę teraz popadać w takie klimaty. Powiedziałam: Tomik, są święta, po świętach się zobaczymy. Wiesz, trzeba przelecieć przez te Wigilię. Nie będzie źle. I on tak się ze mną rozstawał. Nie, że długo. Ta rozmowa trwała ze 3 minuty, na takiej zasadzie, że on coś mówił, ale jego słowa nie padały na podatny grunt, więc znowu zagajał, ale nie kończył i wreszcie jakoś... Nie mam bladego pojęcia, co powiedział na koniec. Nie pamiętam. Rozłączył się. A za 2 dni zadzwonił do mnie kolega z informacją o jego śmierci. Oczywiście mam potworne poczucie winy i zawsze będę miała. Zawsze będzie mnie dręczyć myśl, że może mogłam powiedzieć coś, co by go chociaż na chwilę zatrzymało. Ale jego depresja w ostatnich miesiącach była tak męcząca. Przy nim mrok się materializował i przyznaję, że były takie momenty, kiedy go unikałam. Chociaż było mi go strasznie żal, ale wiedziałam, że nie jestem w stanie mu pomóc. Musiałam zająć się sobą. Jak wspomniałam, też byłam wtedy bardzo zdołowana. Oczywiście to nie był ten poziom depresji. Moje maksimum było niczym przy jego maksimum. Ale nie wiem, po co się spotkaliśmy w życiu, bo podobno wszystko jest po coś. Ani mu nie pomogłam, ani nie wiem. Potem jeszcze przez parę lat było tak, że jak miałam zniżkę nastroju, a słyszałam karetkę, pojawiało się jedno skojarzenie, że ta karetka jedzie do niego. Aneta Awtoniuk. Tomek mógł założyć, że Ewa natychmiast do mnie zadzwoni i powie mi o tej rozmowie, bo my się bardzo przyjaźniłyśmy i przyjaźnimy. Mógł na to liczyć, a wiedział, że gdyby do mnie dotarło, co zamierza zrobiłabym wszystko, żeby to udaremnić. Wydaje mi się, że spędzałam wtedy święta w Warszawie i Tomek, który podpytywał czasem Ewę, co się u mnie dzieje, prawdopodobnie o tym wiedział. Mógł oczywiście zadzwonić bezpośrednio do mnie, ale od dawna ze sobą nie rozmawialiśmy. Poza tym w tym czasie przeprowadziłam się z Bemowa na Ursynów i nie miał mojego nowego numeru. A komórki chyba w tym czasie nie miałam. Niestety Ewa do mnie nie zatelefonowała. Nie wyczuła zresztą, co się dzieje. Natomiast kilka dni po śmierci Tomka zadzwoniła do mnie Ania Ortodoks i powiedziała, że w ostatniej rozmowie prosił ją o przekazanie, że nie ma do mnie żalu. Nie powiedział tego Ewie, powiedział Ani. Może kiedy Aneta nie odezwała się do Tomka zaraz po jego telefonie, do Ewy próbował skłonić w jakiś sposób Anię, by zaalarmowała ją, że dzieje się coś złego. A może rzeczywiście chciał tylko przekazać Anecie, tak jak wcześniej Benicie, że nie ma do niej o nic żalu. Po rozmowie z Ewą Tomek prawdopodobnie ponowił próbę połączenia się z Kasią. Nie zastał jej, zostawił kolejną wiadomość. Jak wrócisz, oddzwoń, bardzo cię proszę. I wykręcił numer Grzegorza albo Ani. Przyjmijmy, że Grzegorza.
Grzegorz Gajewski. Zwróciło moją uwagę, że był bardzo spokojny i wyciszony. Pozwoliłem sobie nawet na niewybredny żart. Kurczę, Beksiński, co się z tobą dzieje? Ja rozumiem, że święta, że zwierzęta mówią w noc wigilijną ludzkim głosem, ale ty? Nasze rozmowy były najeżone takimi drobnymi złośliwościami i nikt się o to nie obrażał. Tomek odpowiedział, wiesz, kiedyś trzeba się uspokoić i dodał coś o świątecznym pojednaniu. Odparłem, mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i będziesz w podobnym nastroju. Po kilku kolejnych zdawkowych zdaniach odłożył słuchawkę. Oczywiście ucieszyłem się, że zadzwonił, bo ostatni rok był taki, że jeżeli ja nie zadzwoniłem pierwszy, on milczał. Od pewnego momentu cała inicjatywa w naszych kontaktach należała do mnie, a odzywałem się coraz rzadziej, ponieważ czułem, że kiedy mnie słyszy, jest troszeczkę poirytowany i chce mnie zbyć. Tomek cały czas przeżywał rozterki młodego Wertera. Kiedy u mnie, czy u innych naszych rówieśników te rozterki były już inne, bardziej przyziemne. Nie mógł mi darować, że nie umiem go już wysłuchiwać, tak jak jego zdaniem powinienem, jako najbliższy przyjaciel, którym niewątpliwie dawniej byłem. A od pewnego momentu wszystko się rozlazło. Kiedy zadzwonił do mnie w tę wigilię, musiał już być po lekach, bo miał jakby troszeczkę zwolniony głos, ale nie domyśliłem się, co się dzieje. Może powinienem był wykazać się większą czujnością? Po rozmowie z Grzegorzem, Tomek podjął prawdopodobnie trzecią próbę połączenia się z Kasią, a kiedy się nie udała, połączył się z Anią. Ania Ortodoks. Tomek oddzwonił do mnie i rozmawiał ze mną tak. Wiesz, to taki beznadziejny dzień. Żartowałam. No nie, wiesz, gwiazdka, śnieżek, śliczny śnieżek, zimno. Bo my byliśmy generalnie ciepłolubni i drwiliśmy z ludzi, którzy się cieszą, że zima, że śnieżek. A on taki, a tam, co mi tam? Ja na to, Tomek, nos do góry. On tą baśką był zdołowany. Powiedziałam, słuchaj, Tomek, tak bywa w życiu. No to sobie znalazła innego. Ja wiem, to przez tę baśkę. Trudno, żebyś miał dobry humor. A on, no właśnie, ale to już nieważne. Mam to w dupie. I tak gadał. Trochę to trwało, może ze 20 minut i nagle dotarło do mnie, że w tym wszystkim, co mówi, nie ma przyszłości. Nie ma nadziei. Już mi wszystko jedno. Było jak było. To już nieważne. Coraz częściej mówił, to już nieważne, to już nie ma znaczenia. Dopiero wtedy poczułam u niego naprawdę potężnego doła. Powiedziałam, Tomek, kurczę, przecież ona zawsze może od niego odejść, nie? Usiądziemy, pogadamy, pomyślimy. A on, to już nie ma znaczenia, to już w ogóle nie jest istotne. Jak to nie jest istotne? Jest istotne, na tym ci przecież zależy. Właściwie to już mi na tym nie zależy. Na niczym. Nic już nie jest ważne. W pewnym momencie dotarło do mnie, że jemu się plącze język. Pomyślałam, ja pierniczę. On zasypia. Tomek, ja mam ważne rzeczy do omówienia z tobą. Może nawet dzisiaj. Nie, Ania, nie. To już nie ma znaczenia. Tomek, ale ja chcę z tobą pogadać. Musimy się zobaczyć. Dobrze, Ania, dobrze. Tak gadaliśmy, a ja miałam już 100% pewności, że sprawa jest w toku, że łyknął te prochy. Wydusiłam z siebie, Tomek, będę jeszcze do ciebie dzwoniła, bo my z Krzyśkiem musimy właśnie wychodzić. Będę do ciebie dzwoniła. Wpadłam w panikę. Sparaliżowało mnie. Odłożyłam słuchawkę, a Krzysiek zapytał, co ty taka zielona? Krzysiek, na 99,99% on zasypia. Na zawsze. Jak to? No tak to, normalnie. Co ja mam robić? Próbowałam się z nim umówić na dzisiaj. Nie chciał. Powiedział, że nic nie ma już znaczenia. On na pewno zasypia. Zadzwoniłam do matki. Mama, słuchaj, masakra. Tomek nałykał się prochów i zasypia. Co robić? Jechać do niego? Zadzwoń tam jeszcze. Zadzwoniłam, nie odbierał. Zdecydowałam. Dobra, jedziemy do matki. Przyjechaliśmy. Matka zapytała, no i co z tym Tomkiem? Ja na to, no nie odbiera, nie wiem co robić. Adaś tak patrzył na nas, niestety był świadkiem tego zdarzenia i choć miał dopiero 6 lat, doskonale wiedział co jest grane. Znowu zadzwoniłam do Tomka i znowu nie odebrał. Powiedziałam, mogę tylko zadzwonić do jego ojca. No ale jak zadzwonić do ojca i co powiedzieć?
Dzień dobry, wesołych świąt, a pana syn właśnie umiera? W końcu pomyślałam, a pierniczyć. Najwyżej mi nabluzga i rzuci słuchawką. Zadzwoniłam. Dzień dobry, tu mówi Anka. Przepraszam, ale myślę, że powinnam panu to powiedzieć. Rozmawiałam z Tomkiem. Moim zdaniem on zasypia. Na zawsze. Proszę mi wybaczyć, ale mając do wyboru zadzwonić lub nie, stwierdziłam, że jednak zadzwonię. On na to. Dziękuję, nie mam pretensji, proszę poczekać. Zniknął gdzieś na chwilę, po czym mówi. O, nie ma klucza od jego mieszkania. Chyba go zabrał. Zaczęliśmy składać różne elementy do kupy. No i wyszło nam, że prawdopodobnie mam rację. Ojciec powiedział, dobrze, pójdę do niego. A za pół godziny zadzwonił i powiedział, nie otwiera drzwi, nie odbiera telefonu i nie otwiera drzwi. Tłukłem tak, że nie otworzył. Zastanawialiśmy się, co robić. Przyznam, że to była bardzo trudna rozmowa. Powiedziałam, zostawiam decyzję panu, bo to pan jest jego najbliższą osobą. Zaczęliśmy się zastanawiać, czego by życzył sobie Tomek. No na pewno nie tego, żeby go obudzić i ratować. Ojciec powiedział, jak raz go wyratowaliśmy, to miał pretensje. Jeśli włamiemy się teraz i go odratujemy, będzie nas nienawidził do końca życia. Ja na to. To jest dorosły, świadomy człowiek. Na tyle inteligentny i przytomny, żeby dokonać świadomego, dojrzałego wyboru. I to, co zrobił, należy traktować jak wybór dorosłego człowieka. Wiedział, co robi. Zabierając klucze, nie chciał, żebyśmy go znaleźli. Wszystkich zapewnił, że chce być sam w domu i tak dalej. Zrobił to z rozmysłem. No to bym poczekał do jutra. Dobrze. Zgodziłam się z nim. On, bo to jest takie... Ja wiem, o co panu chodzi i podzielam pana zdanie. On to zaplanował. On tego chciał. Czułam, że pan Zdzisław szukał mnie wsparcia i udzieliłam mu go. Stwierdziłam, że wezmę to częściowo na siebie. Mówiąc wprost, to pozwoliliśmy mu odejść. Ale kiedy później rozmawiałam o tym z panem Zdzisławem, zgodziliśmy się, że to była dobra decyzja. Myśląc schematami, to właściwie zabiliśmy człowieka. Ale nie zabiliśmy, bo on by to zrobił znowu. Jestem pewna, bo rozmawiałam z nim o tym milion razy. Rozmawiałam z nim o pragnieniu śmierci. On chciał umrzeć. Powtarzał, że wybierze sobie datę odejścia. W późniejszych latach wielokrotnie spotkałam się z potępieniem za to, jak postąpiłam. Ale to był dorosły, mądry człowiek. I odmawianie mu prawa do decydowania o sobie byłoby głupie. Jeśli jakiś czas przed śmiercią zapytał mnie, Anka, czy jesteś moją przyjaciółką? Oczywiście. Ale czy jesteś moją prawdziwą przyjaciółką? Tomek, jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Szanujesz mnie i poważasz? No wiadomo. I nie uważasz mnie za kretyna? No skąd? Słuchaj, jeżeli jesteś moją przyjaciółką, jeżeli mnie szanujesz, to szanujesz też moje decyzje i moje przemyślenia i moją wolę. Tak, Tomek. No właśnie. I szanuj to, że chcę umrzeć. W podobnym tonie rozmawiał z ojcem. Wiem to od niego. Grzegorz Gajewski. Kiedyś po długiej nocnej awanturze Tomek dał się przekonać, że powinien porozmawiać z ojcem. Jak facet z facetem. Ojciec mi to później zrelacjonował. Powiedział, że siła argumentów Tomka przemawiających za tym, że musi się zabić, była tak wielka, iż w pewnym momencie ustąpił. I stwierdził, no dobrze, jak już musisz się zabić, to przynajmniej ureguluj jakoś swoje sprawy. Spisz testament. Grzesiek nie ma mieszkania, bo mu to drugie mieszkanie zapisz. Pierwsze nigdy nie było własnością Tomka. Tomek pokiwał głową i powiedział, dobrze. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 20, jak w antycznej tragedii. Część 9. Coś w rodzaju ulgi. Grzegorz Gajewski. Nazajutrz po południu zadzwonił mistrz i powiedział: Grzesiek, przepraszam, że ci psuję święta, ale Tomek nie żyje. Ania Ortodoks.
Pierwszy dzień świąt pan Zdzisław zatelefonował do mnie i powiedział: tak, Aniu, Tomasz nie żyje, rzeczywiście. Natomiast kolejnego ranka zadzwonił i powiedział: dzisiaj pierwszy raz obudziłem się bez guli w gardle, jaka to była wielka ulga. To aż powinienem się był sam wstydzić przed sobą. Ale taka prawda, to była ulga. Nie było już we mnie strachu i nie musiałem iść patrzeć w jego okna z klatki, czy tam się świeci. Spadł mi ogromny kamień z serca. Zdzisław Beksiński w filmie Daniela Światłego o Tomku Dziennik zapowiedzianej śmierci. Odczułem coś w rodzaju ulgi, niewątpliwie, że w jakiś sposób to się rozwiązało. Najgorszy z możliwych, ale się rozwiązało. Bo oczekiwanie przez kilkadziesiąt lat na coś takiego, to jednak jest doświadczenie, które jest koszmarne zupełnie. Ten węzeł w brzuchu, który zawsze jest. Człowiek patrzy na tę drugą osobę, widzi w jakim stopniu jest, czy się uśmiecha, czy się nie uśmiecha, czy jest ponura, czy nie jest ponura, czy może gdzieś znów się coś zaczyna następnego. Nieznajomość, bo nie chciał się dzielić jego kłopotów prywatnych. O kogo chodzi? O co chodzi? To, że ktoś kocha życie, to nie znaczy, że wszyscy kochają życie, bo on na przykład na pewno nie kochał. On z dużym wysiłkiem woli je kontynuował. Leszek Rakowski. Tomek opowiadał mi, że rozmawiał z ojcem na temat swojej samobójczej śmierci i to niejednokrotnie. I informował go, że bardzo poważnie chodzi mu to po głowie. Że jest to coś, co może się wydarzyć. I ojciec akceptował, że Tomek może targnąć się na swoje życie, bo sam nie widział rozwiązania. Wtedy w Wigilię był pod jego drzwiami, ale uratowanie go byłoby tylko przedłużeniem sytuacji, która i tak jakąś kulminację musiała mieć. I ojciec się wycofał. On po prostu rozumiał dramat Tomka i wiedział, że to jest nierozwiązywalne, takie zapętlenie, że on nie poradzi, a Tomek tym bardziej, że to musi się wreszcie stać, bo to rosło, dojrzewało, były te wcześniejsze próby, śmierć szła z Tomkiem przez całe życie, no i wybrał taki moment, jaki wybrał. Pan Zdzisław opowiadał mi o tym wszystkim z jakąś wewnętrzną mądrością, zmieszaną z pewną rezygnacją. Wydaje mi się, że nie miał już siły walczyć. Nie miał siły, która pozwoliłaby mu się zaangażować w ten nabrzmiały problem Tomka. Akceptował, przyjmował, rozumiał. Nic nie mógł zrobić. Magda Balcerek. Kiedy załatwiałam z panem Zdzisławem sprawy spadkowe po śmierci Tomka, powiedział mi, że on wiedział, iż Tomek umiera. I dał mu czas. Bo już miał tak dosyć i uważał, że już nie ma co. Dał mu czas. Ponieważ kilka lat wcześniej w podobnym tonie wypowiadała się mama Tomka, nie było to dla mnie zaskoczeniem. Jacy oni musieli być umęczeni. Wiesław Banach. Zdzisław Beksiński już po śmierci Tomka opowiadał mi, że prosił go, by go nie zostawiał. Szukał argumentów. Między innymi przedstawił taki, który, jak sądził, podziała na wyobraźnię syna. Otóż pewnego razu zranił się podczas kąpieli. I to tak, że krew płynęła bardzo mocno. A nie mógł lewą ręką założyć sobie opatrunku. Zadzwonił po Tomka, żeby przyszedł mu z pomocą. I Tomek oczywiście się zjawił. Zabandażował ranę. Zdzisław Beksiński opowiadał mi, jak usiłował się odwołać do tego zdarzenia. Tomek, jesteś mi potrzebny. Ja sobie bez ciebie nie poradzę. Szukał wszystkich sposobów dotarcia do jego psychiki, żeby rozbudzić w nim poczucie odpowiedzialności czy obowiązku za ojca jako elementu, który by go powstrzymał przed kolejną próbą samobójczą. Bo Tomek powiedział mu wcześniej: słuchaj, mama umarła, mam nadzieję, że ty jako facet mnie zrozumiesz, jeśli podejmę decyzję, że chcę odejść. Niektórzy mówią, że Beksiński zdecydował się nie ratować syna, ale to zupełnie nie pasuje do jego psychiki. Co prawda, po próbie samobójczej Tomka w 1985 roku rzeczywiście powiedział lekarzowi: może powinniśmy mu pozwolić odejść, skoro tego chce, ale po śmierci Tomka zrelacjonował mi to, co się stało w tę Wigilię niemal minuta po minucie. I to wyglądało tak. No niby było fajnie. Tomek zażyczył sobie nagranie jakichś filmów. Powiedział: nie budź mnie, muszę wreszcie odpocząć. Źle się czuję. Myślę, że będę spał na okrągło. I tak dalej. Potem był telefon od Ani Ortodoks, który Zdzisława zaniepokoił. Zaczął szukać klucza, a klucza nigdzie nie było. Tomek go cichcem gdzieś wrzucił. Beksiński nie mógł więc tego klucza znaleźć, ale szukał, żeby tam pójść. Był zaniepokojony. Gdybyśmy założyli, że chciał mu pozwolić umrzeć, nie byłoby przecież tej reakcji. I on o tym mówił, że
To nie było tak, że z jednej strony racjonalnie chciałby odpowiedzieć Ani. Tomek nie chce żyć, no to trudno, jego wybór. Jest dojrzały, a z drugiej strony nie mogę mu ani tego ułatwić, ani na to pozwolić. Jeśli jeszcze mogę cokolwiek zrobić. A więc jeżeli jest jeszcze szansa, jeżeli rzeczywiście Tomek coś zrobił, trzeba tam pójść, sprawdzić i ewentualnie ratować. Myślę, że gdyby wszedł i Tomek by żył, natychmiast byłby telefon na pogotowie. Natychmiast by go ratował. A nie czekałby jeszcze 2 godziny, aż organizm zgaśnie. To jest takie łatwe i efektowne. Beksiński zaakceptował śmierć syna. Należałoby powiedzieć, że Beksiński chciałby zaakceptować tę jego wolę samobójczą, ale nie był w stanie. Mówi się, że powinien był wyważyć drzwi. Ale on to już raz robił. A wszyscy sąsiedzi wybiegli na korytarz i słuchali, jak Tomek na niego wrzeszczy. I to też były święta, może nawet Wigilia. Tomek miał słuchawki na uszach i nie słyszał, że on się włamuje. I potem się przestraszył. Co ty tutaj robisz? A jak się dowiedział, że jeszcze ma spieprzony zamek, zrobił ojcu karczemną awanturę. Beksiński miał więc takie doświadczenie i to nie była łatwa decyzja. Pójść i zrobić coś takiego ponownie. No bo bez przerwy można się było domyślać na podstawie różnych sygnałów, że właśnie tej nocy Tomek może coś zażyć. Zdzisław opowiadał mi, jak wyłaził na strych czy na dach i patrzył przez lornetkę, czy w mieszkaniu Tomka są jakiekolwiek oznaki ruchu. On był przez to tak przećwiczony, że znowu zadać sobie trud włamania się do mieszkania Tomka może zupełnie niepotrzebnie, bo na przykład Ani się tylko wydaje, że to już. A przecież bez przerwy mogło się wydawać. Także nie wierzę w te wersje zdarzeń. Gdyby rzeczywiście uznał, no muszę dać Tomkowi jakiś wybór, nie będę się spieszył, na pewno by mi to wtedy w tym monologu, który miał w sobie, coś ze spowiedzi powiedział. Myślę, że ta burza, jaka się w tę noc w Zdzisławie musiała rozpętać, burza niepokoju, lęku i na pewno również takiego myślenia, a może machnąć ręką, jak już to robi, to niech robi. Myślę, że to było wszystko naraz. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, żeby on mógł sobie tak stanowczo i zdecydowanie powiedzieć: no to dobra, daję Tomkowi odejść. Ja sobie tego nie wyobrażam. On by sobie z tym potem nie poradził. Podczas tej naszej długiej rozmowy, najpierw u niego, a potem już późnym wieczorem w mieszkaniu Tomka, on miał łzy w oczach, kiedy opowiadał o swoich stosunkach z Tomkiem i swojej nieporadności, nieumiejętności. Mówił mi, że on przecież inaczej nie umiał go wychować, bo sam był właściwie tak samo chowany przez swojego ojca. W jego przypadku to jakoś wyszło, w przypadku Tomka nie. To była taka spowiedź ojca przed ojcem, który może go zrozumieć. I sądzę, że gdyby to rzeczywiście była świadoma decyzja, świadome przyzwolenie na śmierć w tej spowiedzi, by to padło. Panie Wiesławie, no doszedłem do tego, że przecież nie mogę mu tego zabronić. Niczego takiego jednak nie powiedział. Mówił, że to wszystko było jakieś takie rozlazłe, że było ponad siły, że usiłował szukać tego klucza, nie mógł go znaleźć, nie wiedział co robić. W końcu następnego dnia go znalazł. Poszedł tam i poczuł ulgę, kiedy zobaczył, że Tomek jest martwy. Trudno się dziwić, że odetchnął, bo rzeczywiście przy takim życiu w nieustającym napięciu. Chciałby, żeby on żył, no ale nie będzie już tego ciągłego napięcia, wyczekiwania, ratowania. Także nie jestem przekonany, żeby można było tak jasno i wyraziście powiedzieć: tak, Zdzisław podjął decyzję, nie będę go ratował i dlatego czekał, zwlekał jak najdłużej. Nie. Mnie się wydaje, że on by sobie psychicznie nie poradził z tym, żeby od tak po prostu pozwolić Tomkowi umrzeć. Ja sobie mogę nawet wyobrazić taką sytuację, że Ania mówi do Beksińskiego: no to co, pozwolimy mu odejść? A na to jest albo milczące potwierdzenie, albo nawet coś tam nieokreślonego pada. Ale potem Beksiński odkłada słuchawkę i w tym momencie na pewno już nie daje sobie rady. Nie wierzę, że powiedział sobie: no to dobra, idę spać, a rano się zbudzę i później zobaczymy, co tam się u Tomka stało. Ja sobie po prostu nie mogę tego wyobrazić. On miałby natychmiast takie poczucie winy i taką niepewność. Zosia już nieżyjąca by na niego spadła z oskarżeniem, którego by nie udźwignął. Radykalne uproszczenie całej tej sytuacji może być bardzo nieprawdziwe. Powiedziałbym, że to się nadaje na dramat na miarę Szekspira, ale nie do podsumowania jednym zdaniem. Ania Ortodoks.
tylko roku z lutego 2000 roku. Ania Ortodoks w tylko roku z lutego 2000 roku. Tomku, szanuję twój wybór. Obiecaliśmy sobie szanować nawzajem swoje zdanie, ale nadal uważam, że zrobiłeś błąd. Gigantyczny błąd. Kilka lat temu byłeś w takim samym dołku. Beznadzieja, dno i grecka tragedia. A jednak wyszedłeś z tego i przeżyłeś mnóstwo pięknych, szczęśliwych chwil. Popływałeś w morzu przepięknych nowych dźwięków i obrazów. I przecież sam mówiłeś, że było warto. Życie jest jak sinusoida. Raz pod kreską, raz nad. Też się ze mną zgadzałeś. Gdy ktoś jest zmęczony, musi odpocząć, a nie wycofywać się w ogóle. Nie wierzę, że miałeś pełne wyobrażenie tego, co robisz. Przegrałeś walkę ze swoim strachem przed życiem i przekreśliłeś ostatecznie jakiekolwiek szanse. Mój zimny, analityczny umysł kalkuluje, że to kompletnie bez sensu. Nie masz racji i teraz mogę to jeszcze 1000 razy powtórzyć. Już nie możesz mi przerwać. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 20. Jak w antycznej tragedii. Część 10. Gdzieś indziej. Tomek w audycji Trójka pod Księżycem, którą prowadził w nocy z 26 na 27 września 1998 roku, kilka dni po śmierci mamy. Nie wiem, czy państwo pamiętają tę scenę z Sensu Życia według Monty Pythona, kiedy bohaterowie umierają i widać, jak zastygają bez ruchu, a potem w takiej jakby przezroczystej formie podnoszą się i przechodzą do innej rzeczywistości. Myślę, że to jest to coś, w co możemy wierzyć. Przestajemy istnieć tu, ale istniejemy gdzieś indziej. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 20, jak w antycznej tragedii, część 11. Klucz. Z dziennika Zdzisława Beksińskiego. Zapis z 25 grudnia 1999 roku. Miałem wczoraj trudności z zaśnięciem, ale potem spałem stosunkowo dobrze, albo aż za dobrze. Może dlatego, że przed snem zażyłem panadol, bo bolała mnie głowa. Malowałem do obiadu, ale jakoś nie mam apetytu. Może jeszcze zaczekać? O godzinie 14:40 próbowałem zadzwonić do Tomka, ale sytuacja była taka jak poprzednio. Automatyczna sekretarka i wyłączona komórka. O ile postanowił się, jak zapowiadał przez święta, wyizolować i wyleżeć, to ściszył sekretarkę i wyłączył telefon w pokoju przy tapczanie oraz komórkę. W przeciwnym wypadku i tak już nic nie pomogę. Czyżbym w końcu został absolutnie sam? O godzinie 15:00 znalazłem klucz. Leżał w porcelanowej donicy w przedpokoju, w której szukałem już wczoraj, ale szukałem na wierzchu, a on przykryty był i leżał całkiem na spodzie. Poszedłem do Tomka, ale on już nie żył i był zesztywniały. Z dziennika Zdzisława Beksińskiego, zapis z 1 stycznia 2000 roku. Zaczyna do mnie docierać okropność tego, co się stało. W oczach mam stale postać wychudzonego Tomka leżącego na podłodze. Zaciera się trochę wyraz jego twarzy. Był chudy, bo od sierpnia na skutek napięcia psychicznego stracił apetyt i mało jadł. Biedny chłopak. Rozumiem już teraz jego wybuch, gdy przyszedł tu z jakąś dziewczyną w dniu chyba 23 grudnia. Tomek wstąpił do ojca na chwilę z Kasią Konopą 21 grudnia. Grał tylko rulkę, a wewnątrz już dokonał wyboru i czekał tylko, by się wszyscy od niego odpieprzyli. Czy było z tego labiryntu jakieś wyjście? Nie. Z dziennika Beksińskiego zapis, Zdzisława Beksińskiego zapis z 3 stycznia 2000 roku. Dziś o godzinie 12:00 jest identyfikacja ciała i boję się tego momentu. Coraz bardziej prześladuje mnie wspomnienie tego, jak leży i widzę jego biedne, wychudzone ramiona i jakiś żal przepełnia mnie do tego stopnia, że boję się, bym nie dał przedstawienia. Czy Tomek i Zosia odeszli do nicości? Zosia jakby się ode mnie oddaliła. Czy była tu tylko dlatego, że był tu jeszcze Tomek? Czy też jeszcze wróci? Może wrócą razem? Bardzo potrzeba mi ich obecności. To myślenie magiczne. Z maila Zdzisława Beksińskiego do Liliany Śnieg-Czaplewskiej z 8 marca 2004 roku. W którymś momencie trzeba wbrew sobie wiele rzeczy zniszczyć. Choćby dziennik Tomka prowadzony na dziesiątkach kaset dyktafonu.
Polecił go zniszczyć, lecz pozwolił mi przesłuchać, ale w końcu nie dałem psychicznie rady całego przesłuchać i zniszczyłem, bo były tam po nazwisku osoby trzecie, takie, jakie widzę czasami w TV. Zebrałem więc siły i spaliłem. Za każdym razem czułem się tak, jakbym dokonywał egzekucji, także na sobie. Z dziennika Zdzisława Beksińskiego zapis z 26 marca 2000 roku. Zosia nie żyje, Tomek nie żyje, życie straciło sens, a ja maluję i oceniam, czy coś idzie dobrze, czy źle. Biedna, głupia małpa z jej stereotypowymi czynnościami. Po co to wszystko? Koniec rozdziału 20.